Witajcie. Witajcie w kolejnym odcinku Akordeon Stars by Dariusz Kownacki. Dzisiaj trochę nietypowo nie będziemy mówić o osobach, tylko o czynnościach. A taką podstawową czynnością, która zapewnia nam materiał do grania, jest kompozycja. Spróbuję opowiedzieć dzisiaj trochę o kompozycji akordeonowej z wykorzystaniem wspomagania komputerowego. No cóż, zaczynamy. Jak każdy instrument, akordeon też podlega pewnej ewolucji. Pamiętacie, wiele lat temu była taka moda na preparowanie instrumentów. Preparowany fortepian to był fortepian, do którego wkładano kartki papieru, gwoździe, nity, niektórzy nawet wlewali wodę, po to, żeby uzyskać inne brzmienie, brzmienie bogatsze, brzmienie nietypowe. Podobna rzecz następuje i dzisiaj. Tylko dzisiaj już nie wlewamy wody, ani nie kładziemy kartek i gwoździ, tylko poddajemy dźwięk różnych instrumentów przetworzeniu elektronicznemu. I tutaj mamy oczywiście dwa sposoby. Sposób software'owy i sposób hardware'owy. Jak widzicie, przede mną leżą tutaj elektroniczne zabawki, o których jeszcze będę mówił, ale od razu powiem, że ja wybrałem sposób hardware'owy. Czyli fizycznego urządzenia, które pomaga mi w przetwarzaniu i wzbogacaniu dźwięku akordeonowego. I to jest jak gdyby pierwszy obszar, w którym kompozycja akordeonowa z udziałem przetwarzania komputerowego ma miejsce, w którym istnieje. Czyli wzbogacanie dźwięku akordeonu. Jak ja to robię? No, ja mieszam różne media, różne dźwięki. Są kompozytorzy, którzy posługują się klasycznym akordeonem, mam do nich wielki szacunek i taką estymę, dlatego że posługują się starym, sprawdzonym narzędziem, z którego starają się wyciągnąć, pozyskać nowe wartości estetyczne. Ja próbuję mieszać dźwięk. Dźwięk klasycznego akordeonu z dźwiękami elektronicznymi. I to jest taki pierwszy, najbardziej podstawowy sposób wykorzystania wspomagania komputerowego. Czyli najpierw robię sobie dźwięk, który pasuje mi do dźwięku akordeonu, czy do danego utworu, czy do danego zastosowania i potem następuje mieszanie. Posłuchajmy na początek takiego utworu, no nie mojego, utworu znanego polskiego kompozytora Bronisława Kazimierza Przybylskiego, Asteroidy. Będzie to część czwarta. Jak został on zrealizowany? Za pomocą właśnie połączenia dźwięków syntetycznych z dźwiękiem akordeonu. Ale nie tylko. Na jednym akordeonie prawdopodobnie nie dałoby się tego tak zagrać, więc użyłem nagrywania wielościeżkowego. Ma przed nami 11 ścieżek, dźwięk akordeonu i dźwięk elektroniczny, zmieszane w pewnej, mam nadzieję, harmonii. Posłuchajmy fragmentu. Thank you.
Zatrzymajmy się teraz chwilę na tym, co usłyszeliśmy. Jak powstaje ten taki zmieszany dźwięk? Mamy tutaj do dyspozycji dwa źródła dźwięku. Pierwsze to moduły brzmieniowe, czy też oprogramowanie komputerowe, które generuje dźwięk syntetyczny. Współczesne moduły brzmieniowe, czy też współczesne komputery dysponują potężnymi narzędziami kształtowania tych dźwięków. Zarówno pod względem barwy, pod względem ataku, pod względem wybrzmienia, pod względem praktycznie wszystkich parametrów, które nas interesują. Mamy tam do dyspozycji wiele efektów, kilkadziesiąt i trzy niezależne silniki, z reguły trzy niezależne silniki efektów, które pozwalają stosować je niezależnie. Drugim elementem jest dźwięk akordeonu, ale dźwięk przechwycony oczywiście przez mikrofony i poddany także pewnej obróbce. W zależności od wyposażenia ta obróbka jest mniej lub bardziej doskonała, mniej lub bardziej głęboka. U mnie radzę sobie za pomocą dość dobrego miksera ze stacją efektów oraz tego oto urządzenia, czyli loopera. O tym jeszcze powiem, dlatego że to urządzenie potrafi nie tylko ingerować w dźwięk akordeonu, ale także w samą strukturę utworu. To za chwilę zobaczymy. Cóż, jeżeli już mamy taki zmieszany dźwięk, złożony z dwóch lub więcej parametrów, możemy zastanowić się, co zrobić, aby nasz akordeon brzmiał bardziej w urozmaicony sposób, pełniej, bardziej ciekawie. Długo, przyznaję się, poszukiwałem rozwiązania tego problemu i oczywiście narzucają się dwa typy rozwiązań. Pierwsze to zakup oprogramowania. Na przykład Ableton to takie oprogramowanie, które jest oprogramowaniem sekwencerowym i oprogramowaniem looperowym. Co to znaczy? Sekwencer, najprościej mówiąc, to urządzenie, które zapisuje, przetwarza i odtwarza jakieś frazy muzyczne, które są nam potrzebne. Looper to także takie urządzenie, które zapisuje, przetwarza i odtwarza frazy muzyczne, tylko że robi to maksymalnie szybko. To taki błyskawiczny rejestrator, który potrafi tak szybko nagrać, przetworzyć i odtworzyć frazy, że możemy go użyć na scenie. Słuchacz nie słyszy całego tego procesu, dlatego że dzieje się on błyskawicznie. Ja poszedłem drogą hardware'ową. Zakupiłem urządzenia i postarałem się wydobyć z nich ciekawe brzmienia. Jakie ma możliwości taki looper? Przed nami urządzenie Bossa RC300, RC Recorder. Czyli taki błyskawiczny rekorder potrafi zapisać nam frazę za pomocą pedału, go uruchamiamy. Jednocześnie za pomocą następnego pedału potrafi tą frazę odtworzyć. To jest dosłownie ułamek sekundy, kiedy się ten proces dzieje. Możemy do tej frazy, którą nagraliśmy i odtwarzamy ją, powiedzmy w pętli, looper, czyli zapętlacz, możemy dołożyć drugą frazę. Dograć do niej kolejną warstwę i kolejną, i kolejną. W teorii może to trwać w nieskończoność. W praktyce jednak, z uwagi na pewne szumy, które generuje każdy, nawet najdoskonalszy system mikrofonowy, takie dogrywanie ogranicza się do 3-4 dogranych fraz. I mamy tutaj trzy ścieżki, trzy niezależne kanały. Ktoś powie, no dobrze, no przecież wystarczyłaby jedna, skoro mogę sobie dogrywać poszczególne ścieżki. Tak, ale nawet z powodów praktycznych byłoby to niewskazane, bo po pewnym czasie szumy nas tutaj przykryją. Po drugie, obecność trzech niezależnych ścieżek sprawia, że mamy większą swobodę. Wyobraźcie sobie, mamy trzy ścieżki. Na każdej ścieżce robimy, powiedzmy, realnie do trzech dogrywek. Mamy 9 różnych wersji. Za pomocą tego urządzenia możemy śmiało je mieszać, śmiało wykorzystywać w różnych kombinacjach. No, kombinacja z 9 elementów, no to daje nam potężną liczbę wersji, potężną liczbę nowych rzeczy, które możemy uzyskać.
Posłuchajmy w tej chwili następnego fragmentu. Będzie to fragment takiego mojego koncertu, który nazywał się Odwieczne Pieśni. Bardzo ciekawy zresztą temat, dlatego że oparty na takiej książce Juliusza Rogera Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Śląsku, wydanej w 1863 roku we Wrocławiu, po polsku i po niemiecku. Tam znalazłem wspaniałe śląskie pieśni, które wykorzystałem właśnie w tym programie. Ilustracją są sceny przyrodnicze z naszego regionu. Także proszę się odprężcie i posłuchajcie wykorzystania tego właśnie Rupera w nagraniu Gałązeczka. Perkusja, którą usłyszycie, też jest perkusją akordeonową, czyli powstałą poprzez uderzanie w instrument. Zapraszam. Słyszymy i widzimy już, jak działa ten system, który sobie stworzyłem. Teraz zastanówmy się, jakie są implikacje działania takiego systemu na samą kompozycję akordeonową. Po pierwsze, wykorzystanie znacznie szerszej palety barw sprawia, że akordeon znajduje się w otoczeniu innych dźwięków, w otoczeniu innych fraz, melodii, w otoczeniu harmonii, która może być dość zaawansowana. Po drugie, takie spolifonizowanie akordeonu, sprawienie tego, że akordeon może być jednym z elementów polifonii, wymusza niejako na nas myślenie polifoniczne. Także przydaje nam się tutaj kontrapunkt i harmonia. Odnośnie samej harmonii, no, moja droga powiodła mnie w kierunku bitonalizmu i politonalizmu. Okazało się, że bardzo łatwo jest grać i pisać w dwóch lub więcej tonacjach. No, bardzo to lubię, kiedy mogę wzbogacić tą warstwę harmoniczną poprzez nałożenie kilku tonacji. Czyli po pierwsze polifoniczność, po drugie wzbogacenie harmoniczne, po trzecie nowe barwy, po czwarte forma. Obiecałem, że powiem troszeczkę o wpływie takiego sposobu oprzyrządowania na formę. Słyszycie już zapewne, że z reguły jest to forma wariacyjna, forma ostinatowa, dlatego że pewna warstwa powtarza się ciągle. No, tutaj mamy wielkie tradycje w budowaniu takich form, począwszy od pasakali, szakony, poprzez wariacje. Czyli jest to jakiś przyczynek do tego, że możemy posługiwać się formami klasycznymi. Oczywiście, że w takiej strukturze utworu, która wykorzystuje formę wariacyjną, możemy zawrzeć elementy swobodne. Zawsze możemy zatrzymać ten
przyrząd i zagrać fragment, który jest swobodny. Potem możemy wrócić do lupowania. W lupowanie, powiem Wam, z praktyki bardzo łatwo się wchodzi, gorzej się z niego wychodzi. Tutaj w gałązeczce udało się bardzo płynnie wyjść z lupowania w taki sposób, że nie jest to rażące i nie sprawia wrażenia technicznego. No cóż, ale pora przejść do kompozycji. W kompozycji, na akordeon jak zresztą na każdy inny instrument, biorąc już pod uwagę uwarunkowania związane z użyciem przetwarzania komputerowego, no cóż jest ważne? No ważna jest pewna inwencja. Inwencja melodyczna, inwencja harmoniczna, być może także inwencja formalna. No bo tutaj powiedzmy, że zastanowimy się chwilę nad pytaniem, co to jest sztuka. Kiedy ta sztuka powstaje? No powstaje wtedy, kiedy tworzymy coś nowego, tworzymy pewną wartość, której nie było do tej pory. No to pozwolę sobie zamieścić fragment swojej kompozycji pod tytułem po prostu Miłość. Jest to także fragment Odwiecznych Pieśni. Jest to kompozycja moja, jak usłyszycie, z wykorzystaniem brzmień elektronicznych i brzmień akustycznych. Usłyszycie tam kalimbę grającą w jednej tonacji, w drugiej tonacji są solówki akordeonowe, w trzeciej tonacji mamy podkład harmoniczny. Zapraszam. Takie to oto eksperymenty, takie to oto możliwości stwarza nam współczesne instrumentarium. Mówię instrumentarium, dlatego że traktuję akordeon i cały system elektroakustyczny i informatyczny związany z nim jako jedną całość. Mój instrument kończy się na moich słuchawkach lub też na głośnikach, które przekazują to do słuchacza.
To wszystko jest jeden system, który stworzony jest do tego, aby muzyka była jak najpiękniejsza. I teraz chciałem Was zaprosić na absolutne mistrzostwo, na spotkanie z taką panią, która się nazywa Katie Travers, jest Australijką. I przyznam się, że wszystko, cokolwiek się nauczyłem, nauczyłem się niejako od niej. Oczywiście nigdy nie spotkaliśmy się w realu, zawsze były to spotkania internetowe, było to podsłuchiwanie, komentowanie utworów, zasięganie porad. Przyznam się, że robi to w sposób genialny. Ona swój system zbudowała nieco inaczej niż ja. Zbudowała go software'owo, czyli za pomocą komputerów i kontrolerów. No z reguły są to kontrolery nożne, dlatego że nasze ręce są zaangażowane do grania, więc za pomocą kontrolerów nożnych, nawiasem mówiąc bardzo podobnych do tego tutaj RC300, jest w stanie kontrolować przetworzenia elektroniczne, których używa. A efekt? No efekt jest niesamowity. Posłuchajcie, Balet Powietrzny numer 2 i Katie Travers.
Jak widzicie, za pomocą takich przetworzeń tworzymy nowe wartości, nowe elementy, które możemy wpleść do dotychczasowej twórczości akordeonowej. Zawsze pozostaje takie pytanie o zapis takich konstrukcji. No dobrze, no bo jeżeli ja nawet zapiszę ją, zresztą możecie tutaj zobaczyć moje zapisy, moje notatki, one są wysoce nieprecyzyjne, dlatego że nie mamy jeszcze wypracowanego systemu zapisu muzyki współczesnej, takiego, który by uwzględniał wszystkie te uwarunkowania. Oczywiście, że mogę wziąć kartkę papieru i rozpisać, mogę zapisać, jakich przetworników używałem, w jakiej konfiguracji, jakich firm, w jakich ustawieniach. No, będzie to jakaś informacja dla kogoś, kto chciałby coś takiego odtworzyć. Ale zauważcie, że z reguły są to konstrukcje oparte o jakieś pliki, o jakieś brzmienia. Więc prawdopodobnie, gdybym chciał opublikować swoje tego typu konstrukcje, musiałbym opublikować pliki WAVE. Musiałbym także opublikować bardzo dokładne instrukcje użytkowania. No tego na razie nie ma. No i wreszcie druga sprawa, która mnie fascynuje, no i tutaj jest odpowiedź, dlaczego używam sprzętu w formie fizycznej, a nie komputerowej, to jest jego mobilność. Ja przez długi czas szukałem urządzenia, które pozwoliłoby mi na scenie w sposób w miarę rozsądny, w miarę bezproblemowy kształtować utwór. No przyznaję się, lubię improwizację, więc łatwo mi przychodzi kształtowanie na scenie utworu, oczywiście opartego o pewne założenia formalne i estetyczne, ale za każdym razem ten utwór jest inny. No, można to nazwać improwizacją, można to nazwać aleatoryzmem, ale w każdym z wypadków wnosi to nową wartość do utworu. To taki element mojej prywatnej wolności artystycznej, która mówi: wolno ci zagrać to w sposób taki, jak danego dnia się czujesz. Dobrze, więc podsumowując, nowe instrumentarium, nowe możliwości elektroniczne, nowe możliwości programistyczne i akustyczne sprawiają, że akordeon może brzmieć w zupełnie inny sposób. Jak już pokazałem, niejako stwarza to okazję do zupełnie innego myślenia o akordeonie i wykorzystania tych elementów sztuki kompozytorskiej, które są ciężkie do uzyskania na jednym akordeonie. Po trzecie, możliwość improwizacji i kształtowania utworów w czasie rzeczywistym, na scenie, sprawia, że czujemy się nieco bardziej swobodni i wolni. No cóż, aby zakończyć ten krótki wykład czymś miłym i uśmiechniętym, zaproszę Was na fragment muzyki rozrywkowej. W moim wykonaniu będzie to Accordion on the Rising Sun. W nawiązaniu oczywiście do Domu Wschodzącego Słońca. Krótki utwór, który wykonałem na prośbę telewizji opolskiej. Posłuchajcie, jak można pobawić się całym tym systemem. Thank you.
Mam nadzieję, że spędziliście te kilkadziesiąt minut w sposób ciekawy. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Na nim także znajdziecie pełny zapis koncertu Odwieczne Pieśni. Zapraszam Was także na kanał Katie Travers, mojej mistrzyni i guru. Pozdrawiam, do zobaczenia w następnych audycjach.